Z tego co wiem, miałeś jakieś propozycje od TVN-u. A skąd pan to wie? Z mediów. No właśnie, nie. A z których? Z różnych. No właśnie. Nie, ja myślę, że to media oczywiście wykorzystują takie sytuacje, żeby takie właśnie kaczki z dziennikarskiej wypuszczać, więc dementuję, żadnej konkretnej propozycji jeszcze prowadzenia programu X-Factor i tak dalej. Nie. Tego nie było. Jeszcze nie. A gdyby taka propozycja była, to zgodziłbyś się? To wszystko zależy od tego, co to by była za propozycja. Ja bardzo jestem otwarty na propozycje aktorskie. Jestem aktorem i zawsze jestem, że tak powiem, spragniony nowych ról do grania, więc propozycje zagrania w filmie, w serialu, jakiejś roli zawsze na pewno rozważę. Czyli Edward Miszczak, wszystko w jego rękach. No... Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję się spotkać i z nim porozmawiać. A to powiedz mi jeszcze, czy to nie będzie jakiś konflikt między telewizją publiczną a TVN-em wówczas? Wchodzimy na niebezpieczny grunt. Ja nie wiem. Ja tak naprawdę nie wiem, czy są jakieś takie porozumienia, albo czy są jakieś takie konflikty. Ja jestem aktorem i generalnie zależy mi na tym, żeby dostawać jak najwięcej propozycji z różnych stron, po to, żeby móc wybrać te, które są najciekawsze i najbardziej mnie jako aktora interesują. Mam nadzieję, że nigdy nie stanę się ani przedmiotem, ani gdzieś tam w ogóle w obrębie jakiejś takiej dziwnej walki i przepychanki o wpływy. Ja myślę, że to zresztą jest niedobre, bo być może coś takiego w tej chwili się rysuje, że prawda, jacyś aktorzy przynależą bardziej do jednej stacji, inni do drugiej, a ja uważam, że aktorzy przynależą przede wszystkim do publiczności. I nie powinny jakieś takie właśnie tutaj walki o wpływy między stacjami odbierać widzom możliwości oglądania ich ulubionych aktorów w jakichś fajnych rolach, więc mam nadzieję, że to jednak nie zaważy tutaj te tarcia między jedną telewizją a drugą.